19 grudnia odbyła się trzecia sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. Na początku obrad większością głosów wprowadzono zmiany w budżecie 2018 roku w związku z otrzymaniem drugiej transzy subwencji oświatowej oraz zwiększeniem środków na zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej. Analogicznie podjęto uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową. Ustalono również wydatki niewygasające, czyli inwestycje, które niezrealizowane w tym roku będą wykonane do czerwca roku następnego. Wśród nich znalazły się dokumentacje na ulicę Artyleryjską, Bajkową, Działkową, Gajową, Najmoły, Olszynową, Ptasią, Pasażerską, Wyspiańskiego, Zieloną, Łączną i Kościuszki, zjazd z ulicy Małkińskiej, modernizację ulicy Prusa, a także środki na budownictwo socjalne, program rewitalizacji i kuchnię miejską. W sumie ponad 1 180 000 zł. Najważniejszą uchwałą tego dnia był budżet na 2019 rok. Jak mówił burmistrz, projekt budżetu, który przedstawiony został radnym, kontynuuje linię rozwoju miasta przyjętą w poprzedniej kadencji. Na 2019 rok zaplanowaliśmy około 140 milionów wydatków. 35% to są wydatki inwestycyjne. Główne zadania inwestycyjne to osławione już nie tylko w Ostrowie, ale i na Mazowszu ciągi pieszo-rowerowe. Burmistrz podkreślał, że zadanie to traktują jako priorytet, bo znacznie poprawi bezpieczeństwo, wzmocni obrzeża dróg, a poza tym szkoda jest nie skorzystać z 16 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Tłumaczył przy tym jednak, że miasto podejmie się inwestycji tylko pod warunkiem, że samorząd województwa mazowieckiego zgodzi się na przedłużenie terminu realizacji zadania. Obecny, wynoszący niecały rok, jak przekonywał włodarz, jest za krótki na wykonanie tak rozbudowanej inwestycji około 30 km chodników i ścieżek rowerowych. Oczywiście dalsza budowa dróg, w tym dużego ciągu drogowego Modra Bielska Cyprysowa, ponad 4 miliony złotych, również z 50% dofinansowaniem polskiego rządu. Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej, ponad 3 miliony złotych. Skupić się też trzeba na budowie szkoły. Ta sprawa jest dyskutowana w mieście, tak zwanej małej jedynki. Chcę przypomnieć, nie zupełnie nowej szkoły, tylko zakończenia użytkowania tego budynku, który powstał na początku lat 90. przy ulicy Partyzantów, małej jedynki. On już nie nadaje się do remontu. Chcemy, aby w tym miejscu, prawdopodobnie z dokupieniem działki, powstała nowoczesna szkoła, w której będzie również przedszkole, a być może również i żłobek. Jedną z większych inwestycji zaplanowanych na kolejny rok jest przebudowa miejskiego stadionu. Planowana jest wymiana bieżni na tartanową, wykonanie skoczni do skoków w dal i trójskoku, rzutni do rzutów dyskiem, oszczepem i pchnięcia kulą. Ponadto stadion wyposażony zostanie w sprzęt do treningów i zawodów lekkoatletycznych, a murawa przygotowana zostanie do zainstalowania instalacji automatycznego nawadniania, która wygrała w ostatniej edycji budżetu obywatelskiego. Bardzo ważnym elementem tutaj w tej inwestycji nie jest sama estetyka tego, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, która w tej chwili pozostawia wiele do życzenia na tym stadionie, ponieważ ta jeszcze stara nawierzchnia i ten żużal nie powodują przyjemności z uprawiania sportu tam na tym stadionie. I jest to bardzo istotne, żeby to poprawić, aby nasza młodzież, nasze dzieci miały się gdzie rozwijać i zależy mi na tych kolejnych etapach, żeby to były również i dla mieszkańców, również żeby mogli tam przyjść i usiąść sobie na tym stadionie, nie na poziomie murawy, tylko wyżej na odpowiednich trybunach, żeby było jakieś zadaszenie nad ich głowami. Projekt modernizacji został pozytywnie oceniony przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i uzyskał 50% dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W sumie remont kosztować będzie blisko 4 miliony złotych. Miasto już od kilku lat przymierza się do przebudowy długiego ciągu drogowego ulic Prusa-Lubiejewska wraz z wyczekiwanym rondem przy sądzie. Samorząd wystartował w rządowym konkursie dotacyjnym i uzyskał w poprzedniej kadencji 2 miliony złotych dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ale jak wszyscy wiemy, wszyscy, którzy śledzą rynek budowlany, ceny poszybowały w górę. W jednym z przetargów ceny oferentów wahały się od 12 do 17 milionów złotych.
Stąd też nasz sukces w postaci pozyskania 2 milionów okazał się po prostu niewystarczający. Miasta na kilkunastomilionowe wydatki z własnego budżetu na realizację tej ulicy po prostu na dzień dzisiejszy nie stać. Musimy skorygować ten projekt. Jako że ulica Bolesława Prusa jest w fatalnym stanie, samorząd zdecydował się na wyremontowanie z własnych środków najgorszego, około 400-metrowego odcinka od wysokości Zakładu Gospodarki Komunalnej do sklepu meblowego. Wymieniane są krawężniki, asfalt frezowany i przygotowywana nowa nakładka. A co do ronda, miasto przygotowało alternatywny plan na pozyskanie dotacji. Ciąg ulic Prusa-Lubiejewska zmienił się w ciąg ulic Pocztowa-Sikorskiego aż do jednostki wojskowej. I częścią tego projektu będzie rondo przy sądzie. Tak więc, drodzy Państwo, czy rondo powstanie tak czy tak, czy w ciągu drogi Pocztowa-Sikorskiego, czy też w ciągu dróg Prusa-Lubiejewska. Tak czy owak będziemy starali się o środki zewnętrzne, aby to skrzyżowanie po prostu zrobić z udziałem właśnie środków zewnętrznych, bo oczywiście za swoje możemy w każdej chwili. W dyskusji radni Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie wypowiadali się na temat projektu budżetu, kładąc nacisk na dużą sumę środków przeznaczanych na inwestycje. Za to radni stojący w opozycji do uchwały twierdzili, że plany inwestycyjne nie są do końca przemyślane. Za przykład podawali budowę szkoły, która na językach jest już od kilku lat, a nadal nie podjęto zdecydowanych kroków w tej sprawie. Zwracali też uwagę na duże zadłużenie. Z roku na rok kredyt, który spina budżet miasta, jest zaciągany w coraz wyższej kwocie. W tym roku sięgnął już kwoty 21,5 miliona złotych, co daje łączne zadłużenie na koniec roku 39 milionów. Jeżeli w takim tempie będziemy kredytowali ciągłą realizację budżetu, to nie wiem, co będzie za 5 lat. Ja jestem przeciwny takiemu ciągłemu wzrostowi zadłużenia miasta i dlatego to był główny powód, dla którego wstrzymałem się od głosowania nad budżetem. Podczas dyskusji burmistrz przekonywał radnych, że teraz jest dobry czas na zaciąganie kredytów, gdyż są nisko oprocentowane. A pożyczki są niezbędne, by pokryć wkład własny w inwestycjach dofinansowywanych z rządu czy z Unii Europejskiej. Część radnych była jednak zdania, że robić, owszem, ale w rozsądnych ilościach. Ja rozumiem, że jeżeli w jednym roku, w drugim jeszcze na inwestycje jakieś konkretne, które się realizuje i inwestycje, które będą skutkowały tym, że pieniądze do miasta wrócą. To znaczy, gdyby to były inwestycje w infrastrukturę, która przyciągnie powiedzmy inwestorów, którzy dadzą miejsca pracy ludziom i w tym momencie wzrosną również podatki odprowadzane do budżetu miasta, to pewnie bym to przyjął i głosował za. Natomiast realizowanie inwestycji, które w konsekwencji będą skutkowały również zwiększeniem później wydatków z budżetu miasta, to mnie nie przekonuje, bo idziemy w pewien dołek, który później w jakiś sposób trzeba wypełnić, prawda? Czyli po prostu te pieniądze z czasem trzeba spłacać. Jeżeli na dzień dzisiejszy na spłatę przeznaczamy powiedzmy kwoty rzędu 2 do 3 milionów złotych, a zaciągamy kredyt rzędu 21 milionów złotych, to tu brak jest proporcji. W kadencjach minionych za czasów poprzednich burmistrzów nikt nie sięgnął po żadne środki na budowę dróg lokalnych. Podkreślam to. Żaden z burmistrzów nie sięgnął po żadne środki. Wszystkie drogi były budowane w 100% z własnych środków. My robimy inaczej. Chcemy robić tych inwestycji wiele. Zapotrzebowanie mieszkańców jest bardzo duże. Poza tym, kiedy zwiększyliśmy finansowanie dróg ze średniej poniżej 4 milionów na średnią przeciętnie rocznie 8 milionów, to jak dobrze wiemy i zgodnie z przysłowiem, w miarę jedzenia apetyt wzrasta. Robimy bardzo wiele dróg, stąd też ci, którzy powiedzmy są w kolejce, naciskają, że również i u nich. I dlatego jest zapotrzebowanie, będziemy to realizować, będziemy korzystać zarówno z unijnych dofinansowań, jak i z polskiego rządu. Ostatecznie budżet na 2019 rok został podjęty 10 głosami za, aż 11 radnych wstrzymało się od głosowania.
jak na poprzedniej sesji mówiłam, bardzo niezadowolona byłam ze zmian, jeśli chodzi o ulicę Kościuszki i remont skrzyżowania Warchalskiego księdza Sobotki Kościuszki, ale też postanowiłam, nowa kadencja, nowy rok, dać burmistrzowi szansę. Jeżeli w tym roku te środki zostaną pozyskane i Kościuszki zyska nowy wygląd, a skrzyżowanie wreszcie będzie bezpieczne, będę mogła popierać. Na razie się wstrzymałam i myślę, że jest to kredyt zaufania, jeśli o mnie chodzi. W dalszej części sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zasad sytuowania miejsc sprzedaży alkoholu na terenie miasta. Zgodnie z nią sklepy, w których będzie można kupić napoje wysokoprocentowe, muszą być oddalone o co najmniej 60 metrów od granic obiektów chronionych, czyli szkół, przedszkoli, instytucji kulturalnych i sportowych, placów zabaw czy obiektów kultu religijnego. Po długiej dyskusji wypracowano jeszcze jeden wniosek, zakazujący całonocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. W godzinach od 22 do 6 rano alkohol będzie można kupić tylko na stacjach benzynowych. Później jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie programu Posiłek w szkole i w domu. To jest program dotacyjny dla gmin, w ramach którego otrzymujemy 60% dofinansowania do dofinansowania posiłków dla dzieci, do dofinansowania żywności dla osób dorosłych z terenu miasta. Program daje możliwość udzielenia pomocy osobom, których dochód przekracza podstawowe kryterium pomocy społecznej, do 150% tego kryterium. Wydajemy decyzję administracyjną przyznającą albo dofinansowanie, sfinansowanie w zasadzie obiadu w szkole w przypadku dzieci, albo w przypadku osób dorosłych dofinansowanie do żywności. Dodatkowo zaktualizowano zasady korzystania z Ostrowskiej Karty Rodzinki. Program przeznaczony jest dla rodzin wielodzietnych, które otrzymują zniżki na bilety wstępu na zajęcia MOSiR, MDK-u czy na bilety komunikacji miejskiej. Rozszerzono ulgi o nowe obiekty, które powstały w mieście, jak boisko, lodowisko, a także umożliwiono innym, niepodlegającym pod samorząd przedsiębiorstwom, włączenie się do programu. Na koniec obrad radni zmienili wysokość swoich diet. Zgodnie z dotychczasową uchwałą, radny otrzymywał uposażenie w wysokości 60% płacy minimalnej. Jako że od kilku lat najniższa krajowa wciąż się podwyższa i od stycznia 2019 roku znów pójdzie w górę, mieszkańcy zaczęli mieć zastrzeżenia co do wysokości wynagrodzenia naszych rajców. Rada zdecydowała się więc zmniejszyć dietę do 55% płacy minimalnej. 11 głosami za, przy 10 głosach wstrzymujących się.